Oto parking jednego z bydgoskich marketów. Dzięki miejscom parkingowym klientów tutaj nigdy nie brakuje. A oto jedna z ulic Starówki. Smutno. Właściciele sklepów narzekają na brak klientów, a może być jeszcze gorzej. Pod koniec listopada Rada Miasta zdecydowała, że poszerzona zostanie strefa płatnego parkowania, a jego ceny będą wyższe. Tę decyzję za złą uważa jeden z radnych, Stefan Pastuszewski. Są bardzo dwie niedobre decyzje, bowiem one spowodują pewne zablokowanie ruchu handlowego czy usługowego w Śródmieściu. Parkingi przed marketami, które są naturalnym konkurentem dla handlu drobniejszego, ale dla handlu, z którego utrzymuje się bardzo wiele rodzin, będą pełne, a parkingi w okolicach sklepów śródmiejskich, małych sklepów, rodzinnych sklepów, mogą być mniej wykorzystane. Polityka władz miasta nie podoba się do końca także osobom zaangażowanym społecznie w sprawę bydgoskiej Starówki. Czy rozszerzenie strefy płatnego parkowania korzystnie wpłynie na handel w centrum Bydgoszczy? Jest to trudna sytuacja, ponieważ każde ograniczenie, gdzie można stanąć samochodem na szybko, utrudni to niewątpliwie handel. Natomiast jako Stowarzyszenie Starówka Bydgoskie byśmy mieli kilka propozycji dla miasta, które by dla obopólnej tutaj zgody mogłoby to funkcjonować. Na przykład mamy jeden z takich pomysłów, żeby na ulicę Długą na przykład ci, co wjeżdżają konkretnie po towar, dostawali od kupców taki bilet 10-minutowy, który byśmy opłacali, czy to Straży Miejskiej, czy to płatnego parkowania. Nie chodziłoby nam, żeby wjechał na ulicę Długą i zaparkował ten samochód i sobie chodził, tylko konkretnie pod sklep pakuje ten towar, który chce kupić, wsiada i wyjeżdża. Na przykład jest jedna z takich propozycji. Druga z propozycji, byśmy chcieli, żeby był rozszerzony zakres wjazdu na Starówkę, tak jak w Warszawie na przykład. Do godziny, byłem teraz w Warszawie, zrobiłem nawet zdjęcie, do godziny 11 można wjeżdżać na Starówkę, a sklepy są otwarte niektóre, większość jest od 9, a jeszcze takie komercyjne jeszcze wcześniej. Czyli do 11 ten, kto wie, może te zakupy zrobić i wjazd po godzinie 17 na okres. To był względnie takiego z korzyści jednych i drugich. Jedynym wyjściem jest, jeśli chodzi o problem parkowania w Śródmieściu, jest budowa parkingów podziemnych, czy budowa parkingów też jakichś takich naziemnych. Władze miasta chcą w 2012 roku na rewitalizację Starówki przeznaczyć 12 milionów złotych. Kiedy prace ruszą? Jeszcze dokładnie nikt nie wie. Dla portalu bydgoskiego Aleksandra Sof.